końcówka i wpada do siatki. Proszę Państwa, 2-0. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Oto kapitan zespołu Włodzimierz Lubański. Cudowny strzał. I gol, proszę Państwa. Gol w 65. meczu w reprezentacji Polski. Kapitan naszej drużyny narodowej Włodzimierz Lubański uzyskuje 46. bramkę, będąc absolutnym rekordzistą. Obłęd na trybunach, szał 130 tysięcy ludzi. Lubański, Gadocha, z powrotem Lubański, jest jeszcze Kraska, Lubański, leży Lubański, McFarland, atakuje go tym razem w sposób bezpardonowy. Nadal Lubański na murawie. Sędzia unosi rękę w górę. Żółta kartka, proszę Państwa, dla McFarlanda. Z przerażeniem patrzymy teraz na miejsce, gdzie leży Włodzimierz Lubański. Są tam masażysta pan Wituszyński, jest doktor Siekierzyński, trenerzy. Nadal Lubański na murawie, proszę Państwa. No i chyba kontuzja obolałej nogi Włodzimierza Lubańskiego. A jednak, proszę Państwa,